Dzień dobry, dzień dobry. Jestem Julia, jestem barwierką. Ja ręcznie barwię włóczki i je sprzedaję w moim sklepie. To już drugi rok, jak przygotowałam dla dziewiarek kalendarz adwentowy, że codziennie otwiera się pudełeczko i w środku jest jakaś włóczka. W tym roku postanowiłam dodatkowo, że z tego kalendarza adwentowego wydziergam sobie coś dla siebie, że będę to robiła przez cały grudzień i będę z tego nagrywała filmiki co 2-3 dni i to będzie się nazywało Vlogmas i to jest właśnie ostatni odcinek, więc jeśli nie widziałaś poprzednich, to zapraszam do oglądania tej historii od początku. Skończyłam sweterek dla córeczki, są zrobione rękawki, mankieciki. Ostatecznie tej włóczki jeszcze trochę mi zostało. Zostało mi jej tyle, więc w sumie niepotrzebnie panikowałam, że mi jej zabraknie, bo to wcale nie jest aż tak mało. No ale panikowałam, że mi jej zabraknie, dlatego robiłam takie paski biało-różowe, żeby mi nie zabrakło. Do tego domieszałam taką włóczkę z jedwabiem i jej mi też troszkę zostało. Możemy nawet zważyć. Zostało mi jej 40 gram i teraz będzie ciężka matematyka. Jeżeli w 100 gramach mamy 800 metrów, to w 50 mamy 400. No to hej, to jest coś między 300 a 400. Wcale nie jest aż tak mało, ale ona jest bardzo wydajna, jest cieniutka i od teraz bardzo ją lubię dodawać do moich projektów. Dlatego, że nigdy wcześniej jej nie dodawałam, ale teraz już będę dodawać. Co na ten sweterek córka? On jest oczywiście troszkę za duży, troszkę taki, że chyba będzie go nosiła dopiero w przyszłym roku. Ma dłuższe rękawki, dłuższy brzuszek, no ale w tym roku ma jakiś sweter do noszenia, więc jednak nie będzie on na tę zimę. Poza tym spojrzała na niego i ja ją troszkę przymusiłam, żeby go założyła, w sensie namówiła. I ona go założyła i się popłakała i powiedziała, że to nie jest jej, tylko że on jest mój i że ona ma już swój tamten, w którym chodzi i że ona tego nowego nie chce. No nic na te dzieci nie poradzimy, no trudno. Może do przyszłego roku jej przejdzie. Ale ten sweterek nie był w naszym głównym centrum zainteresowania, tylko w pobocznym centrum zainteresowania. I ja już miałam zrobione trochę body i miałam zrobione trochę rękawów i był ten dekolt i tutaj były takie wypustki, co mi się niekoniecznie podobały. I jak ja spojrzałam na niego tak trzeźwym okiem, to doszłam do wniosku, że mi się nie podoba. Że te włóczki mają w sobie troszkę większy potencjał i że jestem w stanie udziergać z tego coś ładniejszego niż to. W ogóle ten vlogmas, albo w ogóle cały mój kanał powinien się nazywać Prucie na 1000 sposobów. Ja już naprawdę nie pamiętam, ile razy ja prułam ten sweter. To będzie jakiś piąty raz albo szósty, dlatego że ja po spruciu nabrałam od razu nowe oczka na nowy projekt. Myślałam sobie, że te wszystkie włóczki z kalendarza pomieszam sobie z czymś takim. To jest puszek w kolorze, oczywiście nie wiem, jak on się nazywa, ale ten kolor, nawet nie wiem, jak go tu widać, to nie jest biały, to jest taki biało-szary połączony z, powiedzmy, wrzosowym. Więc stwierdziłam, że dodam właśnie troszkę objętości temu sweterkowi, puszystości, że ten puszek też troszkę nie stłumi. Nie zmutuje. Troszkę te kolory intensywne przygasi. Nie będzie takich dużych różnic między tym najjaśniejszym odkiem, a najciemniejszym. Nie będzie takiego... Ja tu mam herbatę. Nie będzie aż tak dużych kontrastów, ponieważ to wszystko wyrówna. No więc tak, policzyłam sobie oczywiście wszystko na kartce. I mam dowody. Mam nawet próbkę. Ja wymyśliłam sobie, o właśnie, takie połączenie merynoska z puszkiem i to jest próbka na jakichś tak resztkach, które mi zostały. No i ja sobie wszystko policzyłam i wymyśliłam sobie ten reglan robiony niby od dołu, bo chciałam zobaczyć, jak mi się to wszystko spotka, ale później stwierdziłam, że chyba łatwiej go będzie i tak zrobić od góry. Ja to wszystko robiłam w Excelu. Ile godzin mi to zajęło, to tylko ja to wiem. Policzyłam, co miałam policzyć, po czym znalazłam taką gazetkę, którą kiedyś gdzieś kupiłam. I tu znalazłam taki sweterek. Może ja go pokażę w ogóle w większej wersji. On wygląda w ten sposób. On jest robiony ściegiem półpatentowym.
Czemu ten ściek się tak nazywa? Jak ktoś wie, to niech da znać w komentarzu, bo jest patentowy i półpatentowy. Czy to jest patent od takiego patentu, że ktoś komuś zapłacił, że nie wolno tego używać? A półpatentowy, czyli co? Zapłacił połowę? Pojęcia nie mam, szczerze mówiąc, i nawet nie szukałam nic na ten temat, ale jeśli wiecie, to możecie mi napisać od razu. W każdym razie, on jest robiony od dołu, w kawałkach jest zszywany i on tutaj ma taki łuczek pod pachą. Widać? Widać. Że to idzie tak po łuku, trochę jak w Everydayu od Jagody, a jednak nie do końca. Ponieważ dobiera się oczka i tu się robi taki łuczek. W każdym razie te rękawy, tak jak w Everydayu, są robione w poprzek, to znaczy, że one, widzicie, nawet ta pani tutaj ma je mega podciągnięte, bo one się po prostu pod ciężarem troszeczkę wyciągają, trzeba to bardzo dobrze policzyć. Ja to policzyłam źle. No i tutaj w ogóle jest taka lisa jeszcze robiona dookoła. Wiecie, jak się kupuje taki wzór od projektantki, to on ma zazwyczaj 1500-1900 stron. I tam jest wszystko wytłumaczone, w ogóle linki do jakichś filmów, kody, QR-ty i cuda jajca. Wytłumaczona metoda, jakiś opis długi, jak ktoś pierwszy raz w życiu dzierga, opis taki średni, opis super krótki, jak ktoś mega ogarnia. W tych gazetkach po prostu cyk, pół strony, cały sweter wytłumaczony. Więc ja ten opis studiowałam. I studiowałam go bardzo wnikliwie, bo ja sobie postanowiłam, że w końcu coś zrozumiem i że to nie będzie tak, że czegoś nie rozumiem, to olewam, ominę albo wymyślę po swojemu. Ja naprawdę chciałam go zrozumieć. Ale tej plisy z tego nie zrozumiałam. Szukałam filmików na YouTubie, jak to się robi i znalazłam tylko takie, gdzie plisy się dorabia na końcu, a tutaj ona jest robiona razem ze swetrem. W ogóle tutaj opis tego wzoru półpatentowego też był taki, że posiłkowałam się YouTubem. No ale ostatecznie stwierdziłam, że skoro nie umiem tej plisy i po co się od razu porywać z motyką na słońce, no to tej plisy nie zrobię. No to jak jej nie zrobię, to już co mi szkodzi robić go na okrągło, to już po prostu wracamy do oryginalnego pomysłu, że będzie to robiony od dołu sweter V. Gdzieś tam się rozdzieli, jakoś to będzie. Najwyżej rękawy dorobię na koniec, nawet nie będę robiła tego łuku, co tu jest pokazany. No i tutaj w moim rozmiarze sugerowali, żeby na tył nabrać 100 oczek. Tylko właśnie oni tutaj nie mają mojego rozmiaru, bo tutaj są rozmiary 36x38, później 40x42, a później 44x46. I ja wiem, że 40x42 będzie dla mnie za mały, ale też wiem, że 44x46 będzie na mnie za duży. Będąc tak pomiędzy rozmiarami, i tak muszę wymyślać wszystko sama, przeliczać. Więc posiłkowałam się tylko tym, że to 100 oczek ma być z tyłu, no to na logikę 100 oczek ma być z przodu, to ja nabrałam 200 oczek. Znaczy, miałam pewne przeczucie, że powinnam 180, ale jak nabrałam 180, stwierdziłam, Julia, w obcisłym, będzie ci obleśnie, musisz mieć taki luźny sweter. No to ja nabrałam 200 oczek. Nie umiem robić półpatentowego w okrążeniach, ja nawet nie wiem, czy to jest możliwe, szukałam na YouTubie, nie znalazłam, ale znalazłam coś takiego jak ściek angielski i nie wiem, czy to jest to samo, co patentowy i nie wiem, czy to jest to samo, co briożka. Pewnie ktoś mądrzejszy zna się na tym lepiej, no ale tak było podpisane, że to jest wzór angielski i nawet też nie do końca wiem, czy ja go robię. Ściek angielski. Nawet też nie do końca wiem, czy ja to robię, bo obejrzałam, jak się robi pierwszy rząd, drugi rząd i wyłączyłam filmik. Może są jeszcze jakieś inne rzędy. Ja to robię w każdym razie na dwa rzędy. No ale efekt ogólnie mi się podoba i wygląda to fajnie. I ja w końcu wzięłam sobie druty z Knit Pro, żeby połączyć żyłkę, bo tam mam takie łączenie i żeby przymierzyć, jak już miałam, tak wiecie, jest taki pasek, jak to tam będzie na mnie wyglądało. Czy on nie będzie troszkę za luźny, bo już miałam takie ciutkie przeczucie, że ciutkie będzie na mnie za duży. No i się okazało, że w te 200 oczek to naprawdę dwie juleczki wejdą. Więc co zrobiłam, jak się domyślacie? Najpierw zaznaczałam sobie znacznikiem to miejsce, w którym czuję się dosyć swobodnie i że tyle oczek by mi wystarczyło. Później zdjęłam tą szarfę i jeszcze przed spruciem policzyłam sobie, ile oczek potrzebuję, żeby być zadowolona i wyszło mi, że 130 oczek muszę nabrać, a miałam nabranych 200, czyli 70 oczek za dużo. I oczywiście sprułam. Dzisiaj będę znowu nabierała oczka, jak cudownie. Każdy z nas lubi zaczynać nową robótkę.
Wiedziałyście, że można to robić na jednej i tej samej? Zatem taka historia. Tak się kończy ten vlogmas, że ten sweter nie jest skończony. Nie wiadomo, jaka długa droga jeszcze przed nim jest, żeby ta włóczka zmaterializowała się rzeczywiście w sweter. Będzie co ma być. Ja bym mogła tutaj teraz powiedzieć, że naprawdę mam głęboką nadzieję, że w tym roku uda mi się zamknąć ten temat, żeby z nową wiedzą i energią wkroczyć w nowy rok. Ale już niczego w tym świecie nie jestem taka pewna. Więc ślę w Waszą stronę buziaki i życzę Wam fajnego, radosnego świętowania. A co dalej z tym swetrem, to już się dowiecie z jakichś innych filmów kiedyś. Dziękuję wszystkim, którzy mnie kibicowali, którzy byli ze mną przez te wszystkie vlogmasy. Te 10 odcinków na pewno nauczyło mnie bardzo dużo w kwestii montażu. Troszkę w kwestii dziergania, być może też. Trochę taki filozof mi się załącza, wiem, że nic nie wiem. Dobra, lecę, bo czasu do świąt coraz mniej, a roboty nie ubywa, więc żeby nie przedłużać. Do zobaczenia w nowym roku!